Rozegraliśmy pierwszy mecz wyjazdowy z liderem A-klasy. Jesteśmy tuż po meczu. Można powiedzieć, że po pierwszej i drugiej połowie przeważaliśmy całe to spotkanie. Nie było widać, że to my jesteśmy drużyną, która tu przyjechała w postaci drużyny, która będzie się bronić, a gospodarze cały mecz się bronili. Troszeczkę boisko im pomogło, bo musieliśmy cały czas tak naprawdę my grać, gdzie widać tu na boisku, no raczej próbowali wybijać te piłki. Z naszych błędów padły pierwsze dwie bramki, kiedy z rzutów z autu po prostu wyszli zawodnicy sam na sam. Bramka nasza też była de facto po ich jakimś tam błędzie na 3-1, to już rzut karny dla drużyny Amura i to spotkanie 3-1 wygrali, ale myślę, że ludzie, którzy byli na tym meczu, śmiało mogą powiedzieć, że byliśmy drużyną przeważającą, natomiast no, nie chcę usprawiedliwiać nikogo, chłopaków, jest to nasz drugi mecz. Jesteśmy, można powiedzieć, że nową, sklejoną drużyną po pierwszej rundzie, gdzie na pewno nie wyglądało to jak powinno, ale mogę obiecać, że w każdym meczu jakość nasza no, przynajmniej przerasta tą ligę i jak nie w tym roku, to mam nadzieję, że w następnym powalczymy o coś więcej niż tylko utrzymanie w tej lidze.